Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Dzisiaj, proszę Państwa, dużo ludzi przejrzało na oczy w XXI wieku odnośnie tych różnych firm pożyczkowych. Jakich oszustw dopuszczają się w biały dzień i że ludzie oczy przymykali na to zawsze. Przymykali dlaczego? Dlatego, że była linia PO, oszusty styczna. Dzisiaj to, co w Radiu Maryja powiedzieli, niech Państwo to sobie przyswoją, że te oszustwa mają miejsce nie tylko tutaj w Polsce. Mają wszędzie, wszędzie szukają naiwnych. A szatan, diabeł po prostu się cieszy. No bo jak ktoś ma za dużo pieniędzy, to może sobie wydawać, ale niekoniecznie, bo są też tacy ludzie, którzy pomimo, że mają bardzo dużo pieniędzy, nie chcieliby po prostu dać się robić w bambuko, dać się, czy dawać się oszukiwać. Także proszę bardzo, z nami i już, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Krwawe cienie. XIX-wieczny epicki poemat o uczennicy Instytutu Smolnego w Petersburgu oraz o Wilhelmie II, ostatnim cesarzu Niemiec, homoseksualiści. Polowania były dla niego najweselszym, odprężającym punktem życia. Wielokrotnie polował u księcia Radziwiłła w okolicach Nieświeża. Tymczasem jej dorosłe życie to pasmo ciąż, porodów i lekarstw. Film pokazuje los młodej kobiety w nieoczywistych kontekstach. Jest oparty na faktach i utrzymany w opiumiczno-poetyckim klimacie. Wszystkie leki XIX wieku były na bazie opium. Zdjęcia miały miejsce w Sankt Petersburgu, Wilnie, Święcianach, a Warszawa, Sztokholm i Gothenburg robią za XIX-wieczne kresy wschodnie. She is a student in Sankt Petersburg. He is the last German imperial and king of Prussia. She gives birth to a baby after a baby, pregnant all the time, addicted to opium-based painkillers. He is homosexual and lives a very interesting life. This poetical, almost oneric movie based on actual events tells a story of a young woman's life in 19th century Europe. The film was shot in St. Petersburg, Vilnius, Warsaw, Stockholm, Gothenburg and Lithuanian village of Święciany. Zapraszamy Państwa serdecznie. Scenografia Małga Kubiak, zdjęcia Małga Kubiak, Mac Landel i tak dalej. Zapraszamy.